Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest seria Od Zera do Milionera i dzisiaj jest ze mną Konrad. Tak, i jak widzicie tutaj przez chwilę był Michael Jackson, który sobie tutaj tak latał, ale no niestety znikł, ciekawe gdzie poszedł, ale tu, tak. Tu. Dobrze, to Konradku już zabiera się do robotki, więc Konradek sobie zasiada do John Deere'ka i leci sobie oczywiście rozsiewać nawóz. Jeść jabłuszko? No. Jeść jabłuszko, może być. Dobra, to ja lecę. O, przekażę. A jak mi się tak, ja wsiadam sobie do Valtry, jak mogliście zauważyć. Dlatego, że Valtra to nowy ciągnik, który został wzięty na testy. Tak jak w sumie wspominałem na ostatnim odcineczku, bo mogliście... Ojej, że dupę było ostre wjeżdżanie, co? Więc jak mogliście usłyszeć na ostatnim odcineczku, to na ostatnim odcineczku właśnie wspominałem, że, no, że pojawi się wiadomo ciągnik kolejny na testy. Siać na pole. Ale które? 47. Ale czy to wiesz, obojętnie, możesz przed, możesz po, więc wiesz, możesz. No mi to szczerze mówiąc obojętnie, czy teraz, czy później. Ale tak, tak jak mówiłem, to no to. A ja sobie jabłuszko zjem. No to dobrze, to jest jabłuszko, okej. Więc tak jak mówiłem, no to miał, tak, no tak jak wspominałem, wiadomo, ciągniczek na testy wleciał, no i również siewniczek, wader szczata 8 metrów, więc dzisiaj taki zestawik będzie testowany. No, największy minus tego siewnika to też można od razu powiedzieć, że nie ma podsiewacza, więc zobaczymy, czy będzie kupywany, czy nie. Chociaż wątpię, no bo też jak już się bawić, to się bawić z podsiewaczem od razu, no ale zobaczymy jeszcze. A mam zarema akurat. To jest fajne, bo gramy tutaj na ilu dawkach? Na dwie zawsze się gramy też. No to rozwozisz obornik i potem możesz zrobić akcję nawozy sztuczne, a tak to no co? Wjedziesz siewnikiem i tyle, nie? I potem nie masz żadnych akcji na wiosnę na przykład albo coś takiego, żeby zrobić ciekawszego innego. Czy wiesz, no zawsze się tam coś znajdzie, bo zawsze pod kukurydzę, czy pod kukurydzę w sumie nie, bo tam też podsiewacz jest. No ale nie, zobaczymy, czy będzie kupowany, czy nie. Ale może będzie kupowany, zobaczymy, wiadomo. O, ja mogę rozsiewać nawozy chętnie. No dobrze, no to trzeba, no to wtedy kupowany będzie najprawdopodobniej ten siewnik. Jak widzicie tutaj troszkę. A mnie wykorzystuje, nie? Się pozmieniało od ostatniego odcinka. Jak widzicie tutaj troszeczkę miedze są zrobione. W sensie takim, że są jakieś kwiatuszki, nie wiem, jakieś tam. Tak jak to się nazywa, krzaczki. No po prostu powiedziałem burmistrzowi, żeby troszkę tutaj coś zrobił, żeby ta przyroda trochę była bardziej, żeby to nie było puste. Tak na serio wiadomo, no, to troszkę wymyślone, ale... Tak, burmistrz szanuje rolników z Elm Creek. Tak, dokładnie, więc na szczęście... Baner mamy wywieszony na gospodarstwie, musimy go zdjąć, bo tutaj burmistrz nas jednak szanuje. Dokładnie. Więc na szczęście burmistrz tutaj posłuchał się mnie, no i troszkę tutaj wynają ludzi, żeby tutaj posadzili właśnie te krzaczki, kwiatuszki i te sprawy, więc tak, mam nadzieję, że trochę to lepiej to wygląda niż wcześniej, bo tak szczerze mówiąc, trochę się wkurzyłem po ostatnim odcinku, no bo tak mówię, no troszkę pusto, tak? A no jednak lepiej to troszkę wygląda moim zdaniem, jak troszkę tak, nie wiem, troszkę jakieś tam... Nie, tych krzaków, no. Jakieś tam krzaszki są, czy coś takiego, to moim zdaniem lepiej to wygląda niż jak to takie pusta przestrzeń jest, to, bo to akurat moim zdaniem troszkę średnio wygląda, ale to tylko jest takie moje zdanie. No niestety Konradek podważa niestety, no podważa moje zdanie, jak słychać, no ale wiadomo, każdy ma tam swój jakiś tam wymysł. Ja na przykład mam obsesję na tych kwiatuszkach, te sprawy, bo moim zdaniem lepiej to wygląda. Szantacka od papierków, od cukierków jest zrobiona. Proszę bardzo. Więc tak jak mówię, no każdy nie, ma. Ja bo mam jabłko i z tego pokrałem z każdej strony po trochu. Aha. I potem ten sok nie został na biurku, to mam taką taskę zrobioną z papierków po cukierkach. No widzisz. To widzę, że pomysłowo. Więc no zobaczymy, no. Więc mam nadzieję, że po prostu lepiej to wiadomo wygląda, ale no, możecie napisać w komentarzu, czy tak lepiej to wygląda, jak są takie krzaczki, czy słabo, nie wiem. Możecie, wiadomo, lepiej nie mówić. Czy lepiej nie mówić, dokładnie. Ale to możecie, wiadomo, napisać w komentarzu. Szczerze mówiąc, ten 8-metrowy siewnik to naprawdę robi robotę, to trzeba powiedzieć. Jakoś te pole tak szybko ubywa, dynamite, ale podejrzewam, że jak pojedziemy na kolejne, to też będzie szybko ubywać. Więc całkiem spoko. No w sumie teraz te akcje tak troszkę w innym miejscu są robione, bo praktycznie
W tym praktycznie no, trzy odcinki pod rząd już by były, bo pierwszy żniwa sorga, później wiadomo rozrzucanie obornika, uprawa, no i teraz jeszcze siewy. No ale tak po prostu wyszło. No co prawda, no, dzisiaj też będziemy robić na innych polach, bo też dzisiaj zajmiemy się rozrzucaniem wapna. Ale to wiadomo w późniejszej części, co się stało. Rad. Jabłko mi uciekło. O, nogi ma? No. A szybko biega, czy? Nie, wolno. No, to dobrze, tego nie jest, tak? Jak panda, no. A, jak widzicie, to na dzisiaj też pandy nie ma, no ale panda, nie wiem, może też po pierwsze nie naprawi pewnie tych modów jeszcze, a po drugie dzisiaj w ogóle go nie ma na Discordzie, więc... A odcinek fajnie jakby był, no bardzo prawdopodobne, a odcinek fajnie jakby był nagrany, dlatego sobie nagrywamy, żeby troszeczkę tych odcinków na moim kanale było. No, Lukas, jaka jest ulubiona ryba rolnika? Ryba rolnika? Pewnie orka. No. No. To chyba Konradek się udławił, ale nie ważne. A akurat zrobisz jak ten przejazd, to jak zrobisz ten przejazd, czy tam dwa? No, na raz to weźmiesz, czy nie? Nie, no, muszę wrócić. A, to akurat będę mógł się rozsiać. No, dobrze. To dobrze. No weź ten zrób małutki paseczek. Nie wiem. Muszę robić to wszystko. Gdybym tak... ja jeszcze przed tobą na 41 wjechał i już bym sobie oborniczek rozrzucał pięknie, ładnie, nie? A, bo tak pojechałem na depole, a zapomniałem, że właśnie w sumie nowa rzecz. Zostało zakupione nowe pole. To zapomniałem o tym. Miałem tam popierw jechać, no ale trudno. Skończymy to siać i pojedziemy na nowe poletko. Ja się właśnie tak zastanawiałem. Nie wiem, zapomniał w ogóle, nie? Bo tak teraz pomyślałem. Tak, rzepaczek ma być siany jeszcze, ale no właśnie na tym nowym poletku. Więc nowe poletko zostało zakupione. Kredytu mamy w tym momencie 75 tysięcy. No ale no akurat z tym kredytem się nie boję, bo szczerze mówiąc wiem o tym na pewno, że w kolejnym no na pewno. Na które pole jedziesz? Na 51 tam na te nowe, więc. Na 47 w sumie też ci już zrobię. No to są zdrów. Znaczy na 47 to i tak będziesz chciał, ale tam już zdrów od razu. Będzie wtedy już. Z głowy po części. Ale wracam do tego, no to akurat z kredytem jakoś się mocno nie boję. Kredytu w tym momencie, no bo nie podejrzewam, tylko jestem pewny, że we wrześniu już większość tego kredytu zostanie, wiadomo, spłacona przez mleczko. A jak nawet trochę zostanie, to na pewno w listopadzie już cały kredyt zostanie spłacony, ponieważ będziemy sobie sprzedawać jajeczka, z których powinniśmy również zarobić duże, ale tu duże pieniążki, więc akurat raczej. Kokosy, można tak powiedzieć, więc akurat raczej pieniążki na naszym koncie, no mam nadzieję, że będą się trzymać. Jak to mówimy, szwagier geldy. No dobrze, geldy. O, proszę bardzo, tutaj nowe poletko, już też oporane, wszystko ładnie powiększone, jak się dało, to tak zrobiliśmy, więc tutaj też siejemy. Noga mnie boli. I nie może spać, no dookoła wszyscy. Proszę bardzo, tutaj wszystko ładnie zrobione w tym poletku, nawet dwa piękno rozrzucone, więc całkiem spoczko. Akurat tutaj sąsiad jeszcze nie sądził, że go wykupię jego pole, więc rozrzucił. Tak, bo potrzebował pieniędzy na nowego tkańca, no. Tak, nowego tkańca, więc musiał się wyzbyć jakiś... Z 80 taka... hektarów mu się zrobiło 70 parę. Tak, dokładnie. Wszystko przeze mnie. No, ale... no i... Jednemu wzięciowi zniszczył marzenia. Po części się naprawił, a po części zepsuł. Wzięcie do końca dostał, ale hektarów już nie ma. Nie ma co pokazać. A tu końce jak zapałki. Ja tylko tu końce, bo... Właśnie tukańce jeszcze się najmniej palą. Szczególnie. Zamówiłam samoloty, rodzina, święta rzecz. Pizza Feliciana od doktora... Bektera, Ektera? Chodźmy.
cienkie ciasto na zakwasie. Tak reklama jest na YouTubeasie teraz. Cienkie ciasto na zakwasie? No. No to się pomylił w przypisaniu. Cienkie ciasto na zakwasie. Pisze, pisze dodatki. Spróbuj, Feliciany. Pizzy z włoską historią. Mam nadzieję, że nie poszło to nieważne. A gdzie ty dobra, coś mam, czy tobie chcę być wiecznie? Lukas, ratuj mnie! Bo zaraz się zakopię i będzie. Ale widać, jak tu ktoś uprawiał, nie? Aż obornik jeszcze na wierzchu leży. Dobra, tam. Co ja ci poradzę, tam jeden ząb się z kim chyba dobrze tam zepsuł, bo tam. Człowieku, tyle kamieni nie pozbierałeś, a miałeś pozbierać. A trzeba było mi wynająć. Problem jak najbardziej. A i tak nie zrobiłeś i teraz masz do mnie problem? No. Do siebie masz problem, a nie. No bo ja sądziłem, że będziesz chodzić potem po mnie ręcznie. O kurwa. Proszę tak mówić, co się stało? A jak myślisz? Pewnie... Przejeżdżając przez most na pole, co się mogło stać? No tak, wypadłeś z mostu. Wyrobie wylądowałeś, tak? No widzisz. No nic nowego. Jak chcesz, to pomyślisz. Takie gratulacje czy coś? Nie, nie, no zawsze. Więc nowe hektary nam przybyły. No akurat w tym sezonie całkiem sporo hektarów nam dochodzi, bo to już jest drugie pole, które nam doszło do naszego, wiadomo, areału. A, z 80 hektarów się 90 zrobiło. Nie. Potem tylko potem wyjdzie, że to area, ale to nieważne. Kto patrzy na literki? Dokładnie, kto patrzy na literki? Ważne są cyferki, tak. Na literki to już wczoraj tak. To będzie tak, czy nie tak? Ale... No Radek wie coś o tym. Każdy o tym wie. Dokładnie. Najbardziej panda. O. Masz 80 hektarów. Mówiłeś, że masz 80 hektarów. Gdzie ta gospodarka? No, tam gdzie buraki rosną. Jak tam nawet hektara nie ma. No bo tam jest 80 arów. A mówię, że masz 80 hektarów. To patrzcie na literki. Oj, oj. O, ale tam... Ojej, ale tam przez rów było przejeżdżone, co? Widziałeś to? No akurat jadę, patrzę w tamtą stronę. Szkoda. Szkoda. Patrz teraz! Nie, John Deere się nie wywali. John Deere to nie darze, to nie Władek. Czemu Władek? No Władek tak się wywraca. Nie. No jak nie? Ale o którym Władku ty mówisz? No jak myślisz? No nie, bo było kilka tych Władków. Władków. Na przykład u mnie na początku był taki Władek, który... Za mocno skręciło i już leżał na podłodze. No ale... Takie właśnie przygody były. Tymi ruskimi. Panem Władimircem. No jeden hamulców nie miał. Troszkę, hamulców to i tak wszyscy nie, wszystkie nie mają, ale... Aha. No, nie mogło się pohamować niestety. Nie liczą się ze słowami, ja. Szczerze mówiąc, nie zaczynaj chyba tego rozdania obornika. I tak teraz dostaniesz walterkę ode mnie, nie? Więc... Nie wiem, czy ci się opłaca. Wyzerwałem płytę obornika ogólnie usilnie. A wiem. Wczoraj jak... Raczej też żeś to dozerował. Wczoraj ogarniałem ten. Jo. Jojo, było takie. Nie musisz powtarzać 10 razy. Jo. Raz wystarczy przecież. To jeszcze jedna kiszonka leży, nie? Zaszyty MR tu jest akurat. Za to u krów jaka hałda, nie? Zamiast od krów brać. Takie szkoda, że od początku odcinka tego nie zrobiłem, nie? A teraz ładnie wygląda. Pochmurne niebo jest, nie?
taka mgiełka. A teraz Król będzie zerować pryzę. Nie, no tam to znaczy... Chociaż to tam jest... Ile? 90 ton, czy? Oj, chyba więcej. Nie no! No, 90 ton, z tym co mam na rozrzutniku, to tam było 90 ton, no. Może... Chyba ta pryzma już więcej nie mieściła. Nie, no ta pryzma to chyba 400 ton może mieścić, tak? A. A tam już taka hałda bealnia, ja nie wiem jak ona 400 ton ma mieścić. Czy wiesz, no. Pryzma, ale... może mieć nawet milion, tak? Ale no nie będzie pokazywane tych 400 ton, to wiesz. Fajnie, że sam otworzył klapy w rozrzutniku, nie? No, przydałoby się pewnie. Dobra, 16 minutkę mamy. Więc jeszcze tamtą stronę i poprzecznie jak obsiewany i oddajemy sobie kwalterkę Konradkowi. Sobie Konradek już sieje dalej. Włącznie nie cenię. Nie cenię? Na żniwach bym sobie nie zapomniałem oczyć tych nicenia w ogóle. W ogóle i w szczególe, ale nie. Ośka urywana. Klapę, że zamknął. No. O, proszę bardzo, kołek jest. Tak połowę pryzmy myślę, że zajmę od krów. Na ten kawałek mówisz? No. Nie, no 3 nie. Przejazdy i 4 i rozrzutnik pusty. No tak, ale no, ile rozrzutnik pusty? Ale nie, no dobra, w sumie tych przejazdów tyle nie będzie. Ale na rozrzutnik chodzi 10 tam, nie? To nawet jakbyś tak zrobił 3 rozrzutniki, to rozrzucisz? A to jest prawie połowa pryzmy już. Trzy rozrzutniki. 30 ton. No nie było, tak 45 to połowa. No to jeszcze jeden, no Jezus. Dobra, jak ktoś tutaj masz tutaj walterkę. Nie no, pięknie zostawić akurat. No ale rozstajemy się nim, bo lecę sobie teraz też do czarnego ciągnika, tylko no już para akurat. O proszę bardzo, jak ładne zapaszki są rozrzucane, są perfumy. O, dostałem po ryju. A my zasiadamy sobie do czwarka. A będziesz chciał rozrzucać się obarnik? Nie. Nie no, ja na tym odcinku rozrzucałem. Nie ma co tak odsadzać chyba tej akcji. Daj. No ile masz już na rozrzutniku? Widzisz? Co? Ile masz na rozrzutniku już? Jak zrobić 4 przejazdy. 3, przepraszam. 20%. O, dawno sobie rozbapa nie rozrzucałem. No nie pamiętam, nie przypominam sobie kiedy to robiłem ostatnio. Dobrze, że są podmienione te tekstury obornika, to chociaż trochę widać ten obornik. Czy tak trochę? To już całkiem mocno przynajmniej widać. Jak mi się wydaje. Nie na Enkriku. Jest za gęste siernisko tutaj na tej mapie i nie widać tego jakoś mocno. No po tym mówisz tak. No. Nie, bo akurat bo myślałem, że w ogóle, że średnio, że słabo widać. Tak mi się wydawało, że tak o to ci chodzi. Ale no wiesz, no akurat po siernisku, no akurat z tym się zgodzę, że może być trochę ciężej. No, ale szczerze a ty mówiąc... masz coś podmienioną tą teksturę, tak, czy nie? Tak, no, tak.
tak. Tutti tutti. Tak, tutti tutti z tym wapnem. Tutti tutti z tą łapką. Jedna dziewczynka do dzisiaj nie ma gdzie usiąść. Ojej. A nie mogę za Waltery trafić. Nie wiem, w sumie jak już na ostatnim... Ojajaj. Czego powtarzasz cały czas? Ojajaj. Raz powiem, wystarczy. Walterka. No nie, już na ostatnim odcineczku, jak rozrzucałem saboring, no to człowieku... Na tym... Znaczy akurat jeszcze był pomulczowany, nie? To pomulczowany to no już... to już po Walterce, nie? No, pewnie w grobie wylądowała, co? A oczywiście pozdrawiam tę firmę Agrodebile, którzy udostępnili z tym kolejny ciągnik na testy. Ale jeszcze będzie jeden na ciągnik na testy, więc... niedługo też od firmy Agrodebile, tak, którą też pozdrawiamy. Dokładnie, całe do końca tej serii będziemy pozdrawiać tę firmę, podejrzewam. Ale no pewnie jeszcze. Jest to zaprzyjaźniona firma z naszej miejscowości tutaj. U niej serwisujemy ciągniki, jak i bierzemy tutaj na testy nam gratisowo, tak, praktycznie dawali na testy. W tej firmie nie trzeba czekać dwóch tygodni. Mówią tylko, że wlejcie paliwa i nie porysujcie za bardzo i w ogóle i serówca co chce ta, nie? Co prawda trochę Konradkowi ostatnim czasem nie wychodzi to, ale nie rysowanie tych maszyn, ale no to już mniejsza o to. Ale czego? Ale oni się i tak nie skapnął. No, tak. Bo my jeździmy do szwagra i szpachlujemy tam czasami, jak jest mocno coś wniesione i jest dobrze. A jak nawet, to praktycznie z rąk do rąk. A potem ludzie to kupują i się cieszą i jeżdżą do końca życia, także szwagier dobrze robi, polecam firmę Agroszwagier. Naprawdę, a jak nie, no to i tak... Szpachla szwagier, o! Nawet jakby było widać to mocno, to i tak praktycznie te ciągniki to z rąk do rąk przechodzą, więc... Nawet się nie połapią, który to właściciel zrobił. A to ciągniki testowe są, żartujemy. Oczywiście firma Agrodebile nie mogłaby sobie pozwolić na takie rzeczy, bo myślę, że tutaj renoma tej firmy by mocno upadła. A jest to naprawdę profesjonalna firma, jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie. W ogóle nie z przypadku ta firma powstała nigdy w życiu. Ale... najważniejsze, że robotę robią, tak? No. O, proszę bardzo, Korolek jeździ. Ten Korolek to ma smutne życie, nie? Cały czas jeździ dookoła tym poziomie. Już trzeci raz go dzisiaj widzę, nie? Ale tu monitorek we Walterce, no. Trochę zasłania lusterko, prawda, nie? Tak zauważyłem. Trochę mocno. W ogóle nie widać tego lusterka prawego, no. Tylko po centymetr z góry i znowu widać, nie? A na dziurach to w ogóle czasami. Bo jak majtnie mocno, to monitor się urywa i lusterko też to na dziurach. Wtedy jesteś już. Poptoka. No ale tak, na pewno to ostatni odcinek z sierpnia, bo kolejny odcinek już będzie z września, oczywiście. Co będziemy robić, to w sumie jeszcze nie wiem, ale na pewno już kolejny odcinek będzie ze września. Ale zobaczymy, co będzie do roboty. Chociaż tej roboty też jest bardzo dużo. Nie, koszenie nie. Kukurydzy. Kukurydzy dopiero w październiku już. Albo nawet w listopadzie. Zależy, jak to tam wychodzi. Koszenie, słonecznika. Którego nie mamy. Cicho, nie znasz się. Tak, może być. Jeszcze mamy, a na 52 co siejemy, tak a propos? 52. Kukurydzę? 52 to będzie co? Aha, tam, no to tam będzie jęczmień siany. A. Tam będzie jęczmień siany i będzie również siany jęczmień na polu 48. Dwa poletka, gdzie będzie jęczmianek. A na pole 53 i 48 tutaj będzie siana kukurydza. Na tych poletkach. A na 55 i tam do góry? I soja. Mhm. Sezon soi raczej będzie. Tak jest bynajmniej plan, zobaczymy jak to wyjdzie, ale raczej soja będzie na 100%. O. Radę popuszcza serwer.
Teraz pytanie, z mojej winy czy nie z mojej winy? Napiszemy sobie kulturalnie. Ale raczej z Konradka winy, bo ja mam wszystkie kreseczki internetu, więc coś musiało u Konradka się stać. A teraz pytanie, co się stało? Bo też jest bardzo ważne i ciekawe, kiedy wróci wypaść. Cep, proszę, to już traci. Czyli pewnie mój neta wywaliło. Albo mi, ale wątpię, bo ja tam wszystkie kreseczki mam, ale no. Konradku? Kurwa. Konradka, smici przenieliwiło przez chwilę, nie? O człowieku, jak to było? Halo! No halo, halo, czekaj, wyjdź się najlepiej, jakbyś mógł. Oraz. Co się go na razie stało, powiedzmy? Koroda nie ma jeszcze. No i dobra, poletko całe rozwiezione papienkiem. Całkiem gitarka. Chudzi w dupę! Co się stało, Konrad? Nie wiem, kurwa. Weź, żeś się odezwij na DC, czy nie słyszysz, że nie, zjebie genetyczny. Wiem, że udajesz. No, ale coś nie jest nie tak, nie? Ja normalnie gadam, pewnie znowu muszę słuchawki zepsuć. Halo? Halo? Pisanie, komunikowanie się przez czat farmingowy. No to odpowiedz, jak mnie słyszysz. Dobra, nie rób sobie jaj. Nie chcę robić jaj. No czekajcie, zaraz powiem, bo ogólnie Radek ma swoją miłość życia, nie? Nie odpowiem na jedno. Będzie już odpowiedź. No tak chcesz. Co? Gówno! O, słyszysz mnie? No ja ciebie tak, ale ty mnie nie słyszałeś. No jak cię nie słyszałem? Pizda, no. Śmieciu. No. To magiczne słowo, bo trzeba powiedzieć od razu, słyszę, nie? Powraca do życia. No ale cóż, tak by... Jakie magiczne słowo? Nie was. No to powtórz. Nie wiem, mówię słuchać. Tu koniec? Dokładnie. Introwany czy sierpa. Coś innego? Raczej coś innego by nie było, nie? No nieważne troszkę, dobra. Więc z takim akcentem, proszę bardzo, jak Waltra podskakuje sobie na poletku, kończymy odcineczek, więc jeśli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Zachęcam was oczywiście również do subskrypcji mojego kanału, no i również do wpadania na naszego Discordzika i na kanał do Konradka. Więc ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się i cześć. Na razie trzymajcie się i cześć. Co? No, pożegnajcie, tak? Bye. Jo.